Ten nadchodzący czas, czas świąt, to zazwyczaj taki czas, w którym zadajemy sobie większość pytań, które wcześniej przez długi czas spychamy. Jak tu stoimy wszyscy razem, nie ma chyba takiego człowieka spośród was, który nie zadałby sobie kiedyś pytania, po co żyje, po co on w ogóle tutaj jest na tej ziemi. Podobnie było ze mną. Ja nazywam się Michał Korgol i już jako młody chłopak te pytania zadawałem, ale nikt nie był w stanie mi udzielić odpowiedzi. Początkowo myślałem, że żyję po to, aby być dobrym uczniem. Więc byłem prymusem w szkole, przyjechałem tutaj na studia realizować swoje marzenia o wielkiej karierze. Później myślałem, że jeśli będę miał pieniądze, jeśli będę miał pozycję, tak, to jest ten główny cel mojego życia. I tak przez 30 kilka lat żyłem jak wy, jak większość z was. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa na Uniwersytecie tutaj warszawskim. Później byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. I tak naprawdę, kiedy wszyscy ze mną podchodzili, klepali mnie po plecach, mówili: Michał, jesteś człowiekiem sukcesu, czego się nie dotkniesz, to ci wychodzi. To ja tak naprawdę byłem samotnym i nieszczęśliwym człowiekiem. I każdy z was, który słyszy teraz te słowa, możesz zadać sobie pytanie, tak naprawdę, czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś zaakceptowany? Przyjaciele, kiedy byłem w takim miejscu, że myślałem, że intelektualne wykształcenie i pieniądze zapewnią mi to szczęście w życiu, usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że tak naprawdę w ogóle nie ma znaczenia, co wcześniej zrobiłem, co osiągnąłem, kim wydawało mi się, że byłem. Usłyszałem, że znaczenie ma tylko jedno, że Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty oddał swoje życie za mnie. W pierwszej chwili, tak jak wam wspomniałem wcześniej, byłem wykształconym intelektualistą. W pierwszej chwili, kiedy słyszałem te słowa, one mi się wydawały niedorzeczne. One miały się nijak do tego wszystkiego, co od początku we mnie wtłaczano, do tego mojego zasługiwania o to, aby zrobić jeszcze to czy tamto. Ale w związku z tym, że poznałem ludzi, którzy mówili, że poznali osobiście Jezusa, postanowiłem zawołać do Niego i powiedziałem: Jezus, jeśli Ty żyjesz naprawdę, jeśli Ty jesteś realnym Bogiem, a nie tylko jakimś wymysłem zalęknionych ludzi, to ja chcę Cię poznać osobiście, tak jak ci ludzie, którzy głosili mi Ewangelię, mówili, że Ciebie poznali. Przyjaciele, kiedy w szczerości swojego serca zawołałem do Jezusa, natychmiast wewnątrz mnie powstało absolutne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiedziałem, że bez Jezusa jestem nikim, że chociażbym nie wiem, jak się spinał, nie wiem, jak dalej był dobry. A większość ludzi mówiła, że jestem dobry, że jestem uczciwy. Ja sam miałem taką ocenę siebie, że 90% uczynków mam dobry. Że Bóg kiedyś posadzi mnie na kolanie i powie: Michałku, bilans masz dodatni, idziesz do nieba. Ale kiedy ja zawołałem do Niego, kiedy zawołałem do Jezusa, natychmiast byłem pewien, że potrzebuję Jego, aby żyć. Potrzebuję Go. Pamiętam, któregoś dnia zamknąłem się w łazience mojego pięknego domu i powiedziałem: Jezu, wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Wierzę, że 2000 lat temu zszedłeś na ziemię w ciele człowieka i wziąłeś na siebie karę i winę za moje bezbożne życie. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. Tamtego dnia, 7 lat temu, chociaż intelektualnie nie wiedziałem, co się stało, narodziłem się na nowo. Tego dnia osobiście spotkałem się z Jezusem. Przyjaciele, kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi, jednym z głównych Jego poselstw, które wygłosił do ludzi, było to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo. To nie jest dla wybranych. Każdy człowiek musi podjąć w swoim życiu decyzję, kim jest dla niego Jezus. Największy grzech ludzkości to, że ludzie żyją niezależnie od Boga. Ja też tak żyłem. Oczywiście pytany o to, czy wierzę, mówiłem, że wierzę, ale tak naprawdę Jezus nie zajmował żadnej pozycji w moim życiu, żadnej istotnej. Sam dla siebie byłem Bogiem i wiesz, o czym mówię.
Byłem samosprawiedliwy i myślałem, że na tym polega życie. Ale tego dnia, kiedy narodziłem się na nowo, spadły ze mnie tony ciężaru. Stałem się nowym stworzeniem. 2000 lat temu, jak Jezus chodził w ciele, po ziemi, zakradł się którejś nocy do Niego taki dostojnik żydowski, religijny człowiek, faryzeusz o imieniu Nikodem. I mówi: mistrzu, powiedz, o co chodzi, bo widzę, że robisz wielkie rzeczy. Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A ten człowiek, ubrany w piękne religijne szaty, mówi: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak w tym wieku mogę ponownie wejść do łona matki? Jezus powiedział: nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, nowe narodzenie, tak jak powiedziałem, nowe narodzenie jest dla każdego człowieka. Zbawienie to Boży dar, otrzymane za darmo, z łaski. Żaden człowiek, nikt z was tutaj, którzy słyszycie te słowa, nie jest w stanie zasłużyć sobie na zbawienie Boże. Żaden człowiek. Słowo Boże mówi wyraźnie: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ani jednego sprawiedliwego. I teraz Bóg tak pokochał świat w ten sposób, że postanowił sam zejść na ziemię w ciele. Sam zejść na ziemię w ciele i wziąć na siebie winę i karę za twoje i moje bezbożne życie. Tam na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Tam się wykonało. Kiedy będziesz zasiadał do swojego świątecznego stołu, pomyśl o tym, że Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. Jezus zmartwychwstał. Realnie po trzech dniach On poszedł na krzyż z wyboru. To była Jego decyzja, aby Cię uratować, aby Cię odkupić. Poszedł na krzyż, podjął taką decyzję, ale po trzech dniach zmartwychwstał i dzisiaj jest w ciele w niebie. Przyjaciele, pytanie, które dla was jest istotne, to jest to samo, które Jezus zadawał ludziom 2000 lat temu. Kim On dla ciebie jest? Kim On dla ciebie jest? Kim Jezus Chrystus jest realnie w twoim życiu? Kiedy ja stanąłem w pewnym momencie w prawdzie, nazwałem rzeczy po imieniu i powiedziałem tak, oczywiście, że z poprawności politycznej pytany odpowiadam tak, że wierzę w Boga, ale tak naprawdę nie zajmuję żadnej pozycji w moim życiu. Zrozumiałem, że tak naprawdę żyję bez Niego. Rzucam ci wyzwanie dzisiaj. Przeanalizuj swoje życie i odpowiedz sobie na pytanie, kim dla ciebie jest Chrystus? Wyrzutem sumienia, żeby raz w roku pójść do kościoła, żeby coś odbębnić, żeby się nie gniewał. To są bzdury religijne, przyjaciele. On tak pokochał świat w ten sposób, że zszedł na ziemię i wziął karę na siebie, abyś ty mógł żyć. Ale ty dzisiaj wybierasz. Każdy z was, którzy słyszycie te słowa, podejmujecie dzisiaj decyzję, czy wybierasz Jezusa, czy przechodzisz mimo tych słów. Przechodzisz mimo, w żaden sposób, nie reagując na poselstwa życia, które płynie z tego, co opowiadam ci teraz. Powtórzę jeszcze raz. Nazywam się Michał Korgol. 7 lat temu zawołałem do Jezusa. Zawołałem z miejsca, w którym teoretycznie miałem wszystko, co daje ten świat. Pieniądze, pozycje, szacunek, piękny dom, żonę, rodzinę. Ale jednak każdego dnia wiedziałem, że nie o to chodzi. Że więcej kasy nie zapewni mi szczęścia. Że kiedy będę kolejnego dnia kładł się spać, nadal będę się zastanawiał, co będzie jutro, co będzie kiedyś. I teraz z perspektywy człowieka, który 7 lat temu zaufał Bogu, który 7 lat temu narodził się na nowo, mówię ci, nie ma ważniejszej decyzji w życiu. Nie ma. Tak jak kiedyś byłem przedsiębiorcą, tak teraz też jestem przedsiębiorcą, ale mądrzejszym i skuteczniejszym. Moja żona, która jest tutaj ze mną, kiedyś wydawało mi się, że wiem, na czym polega miłość, ale tak naprawdę oznaczało to, co mi się należy za to, co robię. Dzisiaj kocham, potrafię być kochany, jestem lepszym ojcem i niczego się nie boję. Przyjaciele, chcę, żebyś stanął dzisiaj i zrozumiał,
że możesz niczego się nie bać, że życie z Jezusem to nie jest jakaś religijna mrzonka, jakiś system nakazów czy zakazów. To jest realny Bóg, to żywa osoba. Jeśli narodzisz się na nowo, już dzisiaj, po pierwsze, zostaniesz obywatelem nieba, będziesz miał pewność, że kiedy skończy się to, co nazywa się dzisiaj, ty będziesz w niebie, będziesz miał pewność. Ale po drugie, możesz doświadczać nieba na ziemi, dzisiaj. I teraz ty, kiedy słyszysz te słowa, Duch Święty wprowadza cię we wszelką prawdę i pokazuje ci każde miejsce twojego lęku w twoim życiu. Ojcze, uwielbiam ciebie za to. Dziękuję ci, Boże życia, ty, który mówisz, ty, który mówisz. Dziękuję ci właśnie teraz. Wiesz, ile jest ran w twoim życiu. Właśnie teraz. Wiesz, ile jest lęków. 2000 lat temu Jezus zapłacił za to cenę. Możesz panować nad diabłem. Przyjaciele, czy wiecie, że chociażby, że Jezus Chrystus wziął na siebie na krzyżu Golgoty każdą chorobę i każdą niemoc. Jeśli dzisiaj chorujesz, to tylko dlatego, że albo nie wiedziałeś o tym, że możesz być zdrowy, albo dlatego, że się na to godzisz. Ale jeśli chcesz, możesz wystawić nas na próbę. Możesz podejść tutaj. Jeśli jesteś chory, nie wiem, na jakąkolwiek chorobę, to nie ma znaczenia. Może lekarze mówią ci, że to jest nieuleczalna choroba. To nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj możesz wystawić na próbę Boga. Jeśli chcesz, podejść tutaj do nas. Położymy na tobie ręce w imieniu Jezusa. Nakażemy chorobie odejść. I odejdziesz stąd zdrowy. Jeśli masz lęki, jeśli masz depresję, możesz odejść całkowicie wolny od tego. Ty decydujesz. Przyjaciele, Pan Panów i Król Królów, potężny Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi. Jego wolą jest, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. Ale On prawo wyboru pozostawił ludziom. Każdy człowiek, każdy z was, którzy słyszycie te słowa, podejmujecie w swoim sercu decyzję. Podejmujecie w swoim sercu decyzję. W pewnym sensie Boga musisz sobie wybrać. Musisz sobie wybrać. Bóg jest jeden. To Jezus. Ale pytanie, co jest Bogiem w twoim życiu? Tak jak wam powiedziałem wcześniej, przez wiele lat goniłem za szczęściem, szukając go w akceptacji u innych ludzi i w pieniądzu. Ale to była prosta droga do tego, abym poszedł na zatracenie. Każdy człowiek, który nie narodzi się na nowo, każdy człowiek, który nie uwierzy w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, pójdzie do piekła. Takie są realia. Ale dzisiaj prostym aktem wiary, swoją prostą decyzją, możesz to zmienić. Możesz narodzić się na nowo. Wystarczy, że zawołasz. Powiesz: Jezu, ja nie do końca rozumiem, o czym ten człowiek mówi. Ale rozpoznajesz życie. Rozpoznajesz życie, które płynie z tych słów. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że zszedłeś na ziemię 2000 lat temu w ciele, aby mnie uratować. Że poniosłeś karę i winę na sobie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Panuj w moim życiu. Panuj w moim życiu. Panuj w moim życiu. Ten prosty akt. Ten prosty akt decyzji i wiary. Wystarczy. Wystarczy, abyś już dzisiaj został obywatelem nieba. I aby diabeł każdego dnia, w każdej chwili był pod twoimi stopami. Powtórzę to pytanie, które zadałem wam na początku. Na pewno cię nurtowało. Po co żyjesz? Po co żyjesz? Żeby gonić od poniedziałku do piątku. Żeby powiększać swój portfel, swoją zasobność. Żeby spełniać oczekiwania innych. Żeby mogli powiedzieć na rodzinnym, świątecznym spotkaniu: o, z Jego to jesteśmy dumni. To są bzdury. To są bzdury. Nieważne, ile zgromadzisz. Nieważne, ile będziesz miał. Nadal będziesz pusty. I mówię ci z miejsca człowieka, który był w tym miejscu. Doskonale wiem, o co chodzi. Nie napełnisz tego, co jest dziurawe. Z dziurawego worka zawsze wypada. Realne życie. Realne życie. Realnego życia możesz doświadczyć jedynie w Jezusie. Ty decydujesz. On powiedział: kładę przed tobą
przed każdym z was, przed każdym człowiekiem. Błogosławieństwo oraz przekleństwo. Życie oraz śmierć. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Ty wybierasz. Jeśli chcecie z nami porozmawiać, jesteśmy tutaj dla was. Zachęcamy was. 7 lat temu byłem w tym samym miejscu co wy, ale postanowiłem prostym aktem wiary zaufać Jezusowi. Dzisiaj jestem nowym stworzeniem. Doświadczam go każdego dnia. Mam z nim realną społeczność i jestem tutaj po to, aby swoim życiem wam świadczyć, że Jezus żyje. To nie jest wymysł religijnych ludzi. To jest realna postać, osoba. On jest duchem. Możesz go doświadczać. Amen.